Kurwa, ta odkleja, o której mówisz. Mianowicie? Fame 10, ty się kurwa odkleił w chuj. Ale co odnośnie czego? Odnośnie sytuacji z chuj mnie to obchodzi. Powiedz pierwszy raz ludziom już na chłodno. Powiedz pierwszy raz ludziom na chłodno. Coś ty tam zrobił. Jak się po tym czułeś i tak dalej. Opowiedz całą historię podczas tego i po tym. Jakiś okres czasu. Już na chłodno, bo już minęło ile? Z miesiąc, półtora? No dobra, no to pora, stary, zrobić sobie spowiedź, nie? Jakiś tam mały rachunek sumienia, bo... Ciulej, Snake. Nigdzie się o tym nie wypowiadałem jeszcze. Odkleiłem się, można tak powiedzieć, że oglądając walkę Normana Park z Donem Cassio, miałem wrażenie, że Cassio już to wygrał. Wtedy, jak tam byłem. Tym bardziej, że oglądaliśmy to gdzieś tam z innymi ludźmi. I wtedy moje gdzieś tam założenie i tak dalej, było mi bardzo wstyd za to, bo tu nawet nie chodzi o to, że ja rzuciłem tym mikrofonem i wiesz, i odwaliłem, nie? Tu chodzi o to, że odebrałem Normanowi Park radość z wygranej, nie? Bo to jest koleś, który gdzieś tam wywalczył swoje zwycięstwo. Sędziowie tak zadecydowali. Nie powinienem w ogóle gdzieś tam spotykać się, wiesz, tak reagować, bo to było, wiesz, mocno pod wpływem emocji i słabo się zachowałem wtedy, nie? Do dzisiaj gdzieś tam mam to z tyłu głowy. Jest mi smutno z tego powodu. Od razu gdzieś tam przeprosiłem Normana, bo potem, wiesz, mój mózg wytrzeźwiał, można powiedzieć, z tego amoku po godzinie. Poszedłem do Normana, przeprosiłem go. Na drugi dzień jeszcze pogadaliśmy i dzisiaj mam bardzo dobry kontakt z Normanem, tak samo z Donem Cassio. I no, tyle mogę powiedzieć. No, to nie było godne zachowanie. Trochę się za to wstydzę. Zrobiłem taki, można powiedzieć, niepotrzebny szum. No, ale co można zrobić? No, jestem stary taki, jaki jestem i...